kochani, z tej strony Natalia, czyli Wonder Ballerina i dzisiaj zapraszam Was na moją opinię, recenzję na temat produktów marki Slogi. Jak zresztą widzicie, kupiłam wszystko na Zalando Lounge i szczerze Wam powiem, że trochę żałuję. Także może zacznę od samego początku, a mianowicie od samego przedpoczątku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka sytuacja, nie wiem, czy ta marka wtedy wchodziła na polski rynek, czy ona po prostu miała taką kampanię reklamową. W każdym razie wiele influencerek polecało tę markę bardzo, właśnie mówiąc, że to jest taka bielizna bez fishbin, taka nieuciskowa, a jednocześnie bardzo dobrze podtrzymująca biust. Ja generalnie myślałam, że to są tylko staniki takie zwykłe, ale mają bardzo szeroką ofertę i zamówiłam tutaj od nich dwa staniki, w tym jeden taki zwykły, jakby krótszy top, zero fill, tak zero fill właściwie. Tak się nazywał bodajże, czy tam po prostu miał taką niby strukturę miedzi, bez faktycznie żadnego poczucia. A drugi stanik, który zamówiłam, to taki stanik właściwie sportowy. Do tego wzięłam również dwie pary, komplet, że tak powiem, dwóch sztuk majtek. Oczywiście ich na sobie Wam nie pokażę, ale było z nim ciekawie, także może zaczniemy od tego pierwszego stanika. Które tak naprawdę już miałam w głowie od dawna się na niego czaiłam. I może jeszcze Wam powiem tylko o tym, że jak kupowałam te ubrania na Zalando Lounge, to myślałam, że one faktycznie będą dużo taniej niż takie ceny, wiecie, normalnie. I powiem Wam tak, na oryginalnej stronie tego Slogi, to faktycznie te ceny w porównaniu z tymi oryginalnymi na Zalando są o wiele niższe. Ale w internecie, na innych stronach możecie również dorwać produkty tej marki w dużo niższych cenach niż na tej oryginalnej. Do czego drążę? Do tego, że ja czekałam od godziny 7, aż to się pojawi, żeby po prostu dorwać w o wiele niższej cenie, a wcale taka mega aż oferta nie była. Ta bielizna nadal była, jak dla mnie, bardzo droga. To dobra, zaczynamy. Więc pierwszy stanik, tak jak już mówiłam, ten, na którym się czaiłam już mega, mega długo. I to jest stanik z serii Zero Fill, chyba, poczekajcie. Zero Fill. Ja go mam w rozmiarze M. I generalnie cały ten haul opierać się będzie na tym, że ja nie wiem, czy ja zamówiłam dobry rozmiar. O co mi chodzi? Powiem Wam tak, według tej tabelki, która jest też tutaj, ja powinnam nosić M, ponieważ ja noszę zazwyczaj rozmiar 36-38. Także w ogóle myślałam, że będzie taki trochę mniejszy. Założyłam go i może Wam powiem tak, moje pierwsze wrażenie w ogóle na temat tego stanika było takie wow, w sensie, że to jest naprawdę bardzo wygodny stanik, bardzo dobrze wykonany, każda z tych rzeczy jest bardzo dobrze wykonana, jeśli chodzi o szwy, jeśli chodzi o to, że tutaj jest materiał inny, cieńszy, tutaj grubszy, tutaj inaczej jest obramówka, inaczej przebiega, tutaj to, w ogóle się nie podwija. Powiem Wam tak, wykonanie jego jest perfekcyjne. Precyzja jest perfekcyjna, naprawdę. Co Wam chcę powiedzieć? Tutaj są takie włożone miseczki piankowe. Je można tutaj sobie wyciągnąć, ja ich nie będę na razie wyciągać. One są trochę widoczne. Jak już założycie stanik, to widać trochę, gdzie jest ta miseczka, ale to nie jest aż tak widoczne, jak na przykład w stanikach do kąpieli z AliExpress. Także nie. Więc moje pierwsze wrażenie było super. Ale trochę go ponosiłam. I niestety to nie będzie mój ulubieniec. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ja lubię czuć, że jestem tutaj podtrzymywana. Ja bardzo lubię czuć, że mam mocny stanik, który mnie dobrze podtrzymuje, dobrze trzyma. Kiedy mam ten stanik na sobie, to wiem, że mam tutaj jakiś top i czuję go. Czuję, że coś mam, ale faktycznie nie jest to takie mocne podtrzymywanie. Czy to będzie zero feel? No nie, bo coś czuję, więc to nie zero. Ale wiecie, do czego dążę? Do tego, że chyba po prostu staniki z tej marki nie będą dla każdego. Bo szczerze Wam powiem, jeśli ktoś lubi takie mocne podtrzymywanie, lubi po prostu sobie tutaj ciasno związać czy coś, no to może go będzie wkurzać. Sąsiad zaczął wiercić, także dzięki sąsiedzie. Także no, tyle Wam powiem. Tutaj oczywiście widzicie, jak się prezentuje na mnie. Do wykonania mówię, nie mam żadnych zastrzeżeń. Mam zastrzeżenia do tego, że jednak to jest tak, jakbyście po prostu założyły sobie za duży stanik. Lekko za luźny. To jest dokładnie to samo uczucie i jeśli kupicie sobie po prostu za duży stanik jakikolwiek, albo jakikolwiek taki top troszkę za duży, to będzie praktycznie to samo. Jedynie tutaj faktycznie on lepiej podtrzymuje biust, ale to nadal nie jest takie idealne podtrzymywanie biustu. To jest taki stanik po prostu na co dzień, dobrze podtrzymuje, ale faktycznie nie napiera na nas. To nie oznacza, że na przykład biust Wam lata na prawo i na lewo, jak to jest w tych takich naprawdę słabych stanikach po prostu topach. To jest faktycznie taki
dobry stanik dla tych, co będą się lubili z takimi wygodnymi rzeczami. Ja akurat chyba po prostu zostanę przy tych moich ulubionych, takich mocniejszych. No i cena, 92 zł na wielkiej promocji, to jest jak dla mnie dużo. W sensie doceniam tę markę, doceniam w ogóle jej koncepcję i tak dalej, ale to dla mnie dużo. I jeszcze konkluzjując może, dodam to, że według rozmiarówki powinna mieć M. Ale nie wiem, czy dla mnie czasem nie byłaby lepsza SK. Po prostu nie do końca dobrze się czuję w takich rzeczach. Jeśli chodzi o ten stanik sportowy, on kosztował po tej przecenie na Zalando Lounge 72 zł. On jest w ogóle taki tutaj z tyłu regulowany, w sensie na tych, nie wiem, strzemiączkach. Tutaj oczywiście on jest o wiele mocniejszy niż ten, ale nadal nie posiada fishbin. I o tyle, o ile w tym staniku kremowym, w tym Zero Feel, to mi aż tak nie przeszkadzało, o tyle w tym sportowym, to, że on mnie aż tak mocno nie trzyma, mnie po prostu mega wkurza. Ja czuję, jakby on by po prostu był na mnie za duży. On mi trzyma biust, kiedy biegam, ten biust mi jakoś nie lata, ale mimo wszystko ja się po prostu nie czuję dobrze supportowana. Jeśli ktoś z Was, tak jak wspomniałam, lubi takie ciasne staniki, po prostu ciaśniejsze, to nie będzie z tego zadowolony, albo bierzcie rozmiar mniejszy, ale oczywiście nie wiem, czy to po prostu będzie dobrze wyglądać. Znowu to samo, wykonanie bardzo super. Tutaj akurat tych miseczek się nie wyciąga, one są inaczej zabudowane. Bardzo mi się podoba w tych stanikach to, że one mają taki bardzo dobry materiał, bardzo po prostu to jest tak dokładnie wszystko zrobione, w ogóle nic się nie podwija w trakcie ruchu i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi po prostu o jakość wykonania, jest super. Ale no to co mówię, szczególnie właśnie przy sportowym staniku, ja po prostu lubię mieć mocne trzymanie tutaj w okolicach, że tak powiem, klatki piersiowej. No, wkurza mnie, jak mam coś luźnego. O, to oczywiście nie jest tak, że mi, tak jak już wspomniałam, to nie jest tak, że biust lata jakoś. On po prostu mnie wspiera, ten stanik, ale przez to, że on nie jest taki zwięzły bardzo, to mnie to po prostu drażni. O, coś w tym stylu. I właśnie tutaj ten rozmiar M. Wygląda to chyba całkiem okej, ale ja się w tym nie czuję dobrze. Gdybym mogła cofnąć czas, zamówiłabym na pewno S-kę. No. Tak jak już wspomniałam, podsumowując, wykonanie super, nie kupiłam drugi raz. Zamówiłam dwie pary majtek. I to jest to, co jest najciekawsze. Na internecie było napisane, że majtki dwupak. Na zdjęciu, ja myślałam, że to jest kolor czarny i biały. Tam były w ogóle różne zdjęcia, teraz już chyba wam tego nie pokażę, bo nie mam dostępu jakby do całej tej aukcji, ale tam były różne zdjęcia, nie było żadnych opcji kolorów, w sensie nie było tak, że wybierz kolor i tak dalej. I na zdjęciach były dwie sztuki czarnych. Było, chyba jedno było zdjęcie czarne i białe, a na drugim zdjęciu były dwie sztuki czarnych. Jakie było moje zdziwienie, kiedy odpakowuję paczkę, a tam jedna para majtek czarna, a druga szara. I jeszcze ja byłam w takim szoku po prostu, że no myślałam, że przyjdą dwie czarne pary, albo po prostu czarna miała, tak jak ja widziałam. Tam nie było żadnej innej opcji, a właśnie przyszły i czarne, i szare. Moje pierwsze wrażenie tych majtek, mega super, majtki idealnie skrojone. Naprawdę, to po prostu ta jakość wykonania, że właśnie na zewnętrznych krawędziach jest taki mocniejszy materiał, na wewnętrznych mniejszy i tak dalej. Nie podwijają się. Podczas całego dnia wpijały mi się tylko dwa razy, także chyba sukces. I moje pierwsze wrażenie, tak przez pierwsze kilka godzin, nie miałam na sobie, to, że to będą moje po prostu ulubione majtki, całkowicie warte ceny. Majtki kosztowały 48 zł za dwupak. To jest taka, powiedzmy, że okej cena. No nie, okej cena za takie dobre majtki. Myślę, że je akurat bym raczej kupiła z powrotem. Z majtek jestem chyba najbardziej zadowolona z tej paczki. Na drugim miejscu jest ten kremowy top Zero Feel, ponieważ akurat po nim się spodziewałam, że faktycznie będzie taki Zero Feel. No a najmniej jestem zadowolona z tego sportowego, ponieważ po prostu kiedy ćwiczę, nie czuję się w nim tak dobrze. On mnie tutaj grzeje, on jest taki dość gruby z przodu, a mimo to nie czuję właśnie tego nacisku. Jeszcze wam tylko powiem może, że majtki prałam normalnie w pralce, staniki wyprałam ręcznie. Może takie podsumowanie, no. Dla mnie te pieniądze, które wydałam na te staniki, to jest dość dużo i spodziewałam się czegoś idealnego dla mnie i niestety się troszkę zawiodłam. To, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że ta linia jest zrobiona z super dbałością o szczegóły. Bardzo dobre jest wykonanie. Czy warte tej ceny? Cena jest dość wysoka, nie ukrywajmy, ale się starają. Jeśli są kobiety, dziewczyny, które po prostu właśnie nie cierpią staników i nie cierpią tego, że one są takie mocne, to będzie coś idealnego dla Was, tak myślę. A dla tych, które niekoniecznie, ale które może nie lubią fishbin, no to ja bym polecała jednak rozmiar mniejszy, przynajmniej, no nie wiem, bo nie mam tego rozmiaru mniejszego, ale gdybym ja miała zamawiać drugi raz, to bym już zamówiła rozmiar mniejszy. Także może tyle. Czyli generalnie
one są super, ale nie do końca dla mnie. Nie jestem w pełni zadowolona. Teraz jak o nich mówię, jak ich dotykam, to tak nawet jestem. Ale tak, no tak jak je noszę, no to tak, wiecie. No trochę lipa. Lipa trochę wyszła, bo wydałam w sumie na wszystko około 300. No, więc tyle. I nie czekajcie oczywiście na Zalando Lounge, po prostu musicie na innych stronach też je kupić, bo też są dostępne w tańszych cenach. Nie musicie, wiecie, filować na ofertę, aż się pojawi na stronie o godzinie 7 rano, bo ten stres i ten pośpiech sprawi później, że kupicie jeszcze więcej niż mieliście. Także tyle. Bądźmy rozsądni. No. Dzięki, że byliście. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, piszcie na mojego Instagrama Waterballerina i zapraszam Was, nie wiem, do subskrypcji, do stawienia łapek w górę, będzie mi bardzo miło. Dzięki, że oglądaliście. Pa, pa!